Cześć, witam was serdecznie. Wojciech do mojej strony Analizer. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy sobie aktualną sytuację na Bitcoinie oraz na Ethereum, ponieważ jak widać troszeczkę się dzieje. Zaliczyliśmy parę fajnych wzrostów. Oprócz tego też analiza Matic, którą umieściłem na TradingView oraz sytuacja na LUNie, ponieważ troszeczkę się zaczęło klarować. I tak na szybko będzie też analiza zikarz, w związku z tym, że dostałem akurat komentarz na YouTube, za który bardzo dziękuję. Podobno nie zaglądam na zikasha, okazuje się, że jest w bardzo fajnym, silnym trendzie wzrostowym. Jeszcze co nieco, co nieco można na nim złapać. No i właśnie, jeśli chodzi o takie propozycje, no to niestety ciężko jest mi też pamiętać o wszystkich krypto, Dlatego sam już na swojej liście, jak możecie zauważyć, mam ich bardzo, ale to bardzo dużo, nie jestem w stanie wszystkich śledzić. Dlatego też fajnie, jeżeli ktoś tam da znać o jakimś, o jakimś ciekawym projekcie, który na przykład śledzi. Tak? Zdecydowanie na pewno lepiej byłoby mi to, gdyby to było oczywiście. Na mojej grupie, na której teraz spędzam najwięcej czasu. Natomiast nadal oczywiście śmiało piszcie też i na YouTubie, i na TradingView, jeżeli jest taka możliwość, to postaram się taką analizę, analizę zrobić. I oczywiście zapraszam Was też do grupy, jeżeli macie ochotę. Link w opisie filmu jest. A tymczasem nie przedłużam i zapraszam na dzisiejszy odcinek i analizę. Dobrze, jesteśmy w tym momencie na Bitcoinie, standardowo zaczynając właśnie od Bitcoina i co tutaj się zmieniło od ostatniej, ostatniej analizy, omówienia tego rynku, no to sam fakt taki, że stało się poniekąd tak jakbym chciał, żeby się stało, czyli Bitcoin dostał nowy dołek, mówiłem o tym w poprzednim nagraniu. Natomiast Ethereum nie dostało nowego dołka i również też nie chciałem, żeby dostało nowy dołek, ponieważ ta struktura spadkowa pomimo, że była bardzo podobna, no to ona się różniła. Na jednym się różniła i na drugim. No i teraz mamy taką sytuację, że tak naprawdę na Bitcoinie nie dostaliśmy żadnych istotnych przewag na wzrosty. Nadal jesteśmy pod tą tendencją nieszczęsną, której nie lubię, której nie lubię. I co dalej? Mamy to zrobienie overbalance, mamy tutaj strefę spadkową cały czas, więc w tym momencie nadal możemy spadać w dół. Jedyne na to wszystko pocieszenie jest takie, że Ethereum zaczyna troszeczkę bardziej szarżować i może się okazać tak, że to Ethereum pociągnie bitcoina do góry. Pojawiły się też różne przewagi na innych rynkach, takich jak na przykład Fil. Phil. Na Filu akurat dzisiaj się pojawiła bardzo fajna formacja świecowa na bardzo dobrym resi, więc fajny, fajny long został zgarnięty. Na Litecoinie również się pojawiła przewaga, więc poniekąd jakby rynki dają znać, że chcą rosnąć, natomiast nie jesteśmy jeszcze przekonani, czy na pewno tak będzie w związku właśnie z Panem Bitcoinem, ponieważ Pan Bitcoin bardzo się opiernicza, no, zbiera się do tych wzrostów jak, nie wiem, no masakrycznie. No więc tak, tutaj za wiele na ten moment nie powiem. Tak jak powiedziałem, dostałem, dostałem ten kolejny spadek, jest w porządku, jest duża szansa, że za chwilę to wybijemy. Nie powiem, że nie. No i ja bardzo na to czekam, przede wszystkim na ten overbalance. Później będziemy sobie tutaj oznaczać wyższe strefy, które będą przewagami. Na ten moment na pewno mogło się to zakończyć tą korektą tutaj nieregularną. Nie powiem, że nie. Nie mamy tutaj jeszcze dojścia do tego szczytu i dobrze, żebyśmy go nie mieli. Natomiast jak, jeżeli faktycznie tak zdarzy, że wybijemy ten overbalance tutaj, w tym miejscu i wyjdziemy jednocześnie ponad tą tendencję, no to są duże szanse, że my już po prostu tylko ją zretestujemy. Zretestujemy ją, bo bodajże, zaraz zobaczymy na Ethereum, ale wydaje mi się, że na Ethereum, nie, chyba na Litecoinie, na Litecoinie żeśmy zreset, zretestowali taką tendencję i wyszła ona całkiem sprawnie, więc Litecoin jakby daje, daje o sobie znać ale to dobrze, no więc czekamy czekamy na overbalance i zobaczymy co dalej, fajnie, że to się dokładnie tak wydarzyło, tak jakbym chciał, czyli te ruchy jakby wykonane zostały zgodnie z moim założeniem czyli jest duża szansa na to, że my będziemy rosnąć, tak, jeżeli te, te, te ruchy w ten sposób się zakończyły obym oby miał rację, oby to nie było tak, że jeszcze spadniemy sobie na 52 tysiące, bo jest to jak najbardziej możliwe, a to było tylko taki przedwczesny start więc na ten moment nie mogę powiedzieć, jeśli chodzi o jakimś szczególnym zajęciu pozycji, ponieważ zajęcie pozycji już było i to szczególnie na Ethereum było ładne, bo tutaj mieliśmy jeszcze głębokie zejście, więc było bardzo ciężko to złapać, natomiast jeżeli teraz przejdziemy sobie do Ethereum o właśnie jesteśmy no to na Ethereum już możemy zaobserwować zdecydowanie, zdecydowanie więcej, bardzo mi się podoba Ethereum, przepiękny long został złapany z tego miejsca tutaj, ja informowałem również na Twitterze, jak i na grupie właśnie, gdzie dokładnie mamy stop lossy i, i jak będę to łapał i to było bardzo fajnie bo to jest przepiękna struktura która tutaj nam pokazuje i to jako całą korektę i tutaj strukturę wewnętrzną też jako korektę no bardzo ładne to tutaj to było to wejście z tutaj z tej linii no ewentualnie jeszcze brałem pod uwagę to to niżej też by było fajne bo tam był bardzo ładny klaster natomiast no właśnie to jest to to jest ten moment kiedy warto brać tą pierwszą pozycję bo często nie dochodzą do klastra wszyscy widzą klastry ktoś się tam namierza się okazuje że a tak Taką figę z makiem dostajemy, nie? Więc tutaj elegancko, bardzo fajnie z tej, z, z tej linii, a w zasadzie co ciekawe, no ta linia to jest idealnie 100% zasięgu korekty. Tak, o tej tutaj z dużego interwału. Jeśli się nie mylę, nie, tego swingu stąd. To jest 100%, to się bardzo, ale to bardzo ładnie zgrało, więc tym bardziej był to bardzo mocny jakby przewaga, że my to że my to po prostu zretestujemy, tak? No i tak się stało, piękny long tutaj ci co wytrzymali, no to naprawdę mogli sobie tutaj złapać stosunek zysku do straty na poziomie 1 nawet do 5, 6, jeśli się nie mylę. To będzie tak. idziemy pozycję długą Tutaj był pierwszy stop loss. No, to tutaj było spokojnie do zgarnięcia 1 do 5. Ci co trzymają do teraz, to już jest 1 do 8. Mówię o dźwigni, oczywiście, bo o spocie, no to wiadomo, że na spocie to sobie trzymamy. I teraz, tak, jeśli chodzi o Ethereum, super, dużo dynamiczniejsze wzrosty niż na Bitcoinie. Jesteśmy w strefie spadkowej. Dokładnie na możliwe zakończenie się korekty, a więc jeszcze nie wiemy, czy to wszystko, co tutaj się wykonuje, to jest korekta w ruchu spadkowym, i lecimy na dół nie ma niczego, bo też trzeba to zakładać. Natomiast jeżeli dotniemy tej zielonej linii negacji dalszych spadków, no to jesteśmy w domu, jest duże prawdopodobieństwo, że tutaj mamy początek fali drugiej wzrostowej. Tu już mamy falę wewnętrzną, która jest bardzo ładna. Tutaj mamy trzecią dynamiczną falę wzrostową. Teraz tylko czekać na wybicie negacji. Jeżeli ktoś chce zagrywać, to najlepszym miejscem z niewielką stratą, dokładnie to jest poziom 4571 ze stop lossem na tą linię i to wszystko tu więcej nic nie trzeba tak taki krótki odcinek yy, przeznaczyć sobie odpowiednią, za, yy, odpowiednią kwotę czyli zarządzamy kapitałem jeżeli chcę stracić 20 dolarów to ustawiam tak żeby ten stop loss zabrał mi 20 dolarów i do widzenia yy, jest duża szansa na to że choćby będzie reakcja w dół może nie taka duża jak ta korekta ale może kto wie może no co tutaj robię nie ta linia być może to będzie coś na taką miarę może taki ruch, no, może za duży. Jeżeli jest dynamiczny ruch, to będzie raczej ten mały ruch tutaj. Tego nie, jest, tego nie wiem. Natomiast no, jest to strefa spadkowa i zgodnie z moją metodologią należy zająć pozycję niewielką na spadki, a zgodnie z trendem trzymać longa. Tak więc z tego też tytułu ten long cały czas jest trzymany. Co jeszcze na Ethereum? Tak, mamy tutaj cały czas utrzymaną tą korektę, czyli naszą potencjalną falę wewnętrznej struktury, czyli falę 3. No, i co dalej zakładamy? Minimum fali 6400 i tutaj mamy potencjalny zasięg 8551 dolarów. Zobaczymy. Te 5000, takie jest trochę, tutaj mamy o 5000, to jest takie psychologiczne, natomiast mam nadzieję, że to będzie rozbite. Za długo tutaj siedzimy, mam nadzieję, że to w ogóle po prostu tylko przelecimy przez to, ale będziemy pewni dopiero, dopiero gdy zanegujemy dalsze spadki na oczywiście linii. Linii zielonej, ponieważ na ten moment to równie dobrze może zadziałać jakaś formacja tutaj harmoniczna. Tu odbyliśmy z 50, więc podejrzewam, że na 78 i 6, i 6. Zaraz zobaczymy. Jak sobie to rozumiemy i zmienimy sobie. Tak, jeżeli tutaj mamy mówić o jakiejś formacji, która ma zadziałać, to to gdzieś z tych poziomów tutaj 4780. 4685 to byśmy mieli formację toperza, która raczej w trendzie wzrostowym na długo nie zadziała, ale do tego punktu jakiegoś tutaj wsparcia powinniśmy, powinniśmy tą korektę dostać. Być może właśnie wtedy dostaniemy tą tutaj, co jest korekta. No i polecimy, mam nadzieję, że do góry, ponieważ trzeba bardzo uważać na formacje harmoniczne pod prąd, które nie są zgodne z trendem. Prędzej wchodzą te i dają bardzo fajne jakby fajne zyski te, które powstają jakby zgodne z trendem czyli są jakąś częścią fali ostatniej z trzech fal w korekcie w korekcie na dany trend ok, jeśli chodzi o Ethereum to by chyba było na ten moment tyle, mieliśmy bardzo ładne tutaj przebicie tendencji, no i tutaj czekamy zobaczymy co się wydarzy, jeżeli przebijemy tą linię 4607 dolarów no to jesteśmy w domu i być może będzie tak, że faktycznie Ethereum pociągnie tego Bitcoina i trochę go obudzi, no bo by się przydało, nie powiem. Wtedy faktycznie Bitcoin mógłby też overbalance tam wybić i byśmy mieli to połączone. Obserwujemy, najprędzej stanie się to w nocy, chyba że nam nie dadzą, no to będziemy musieli poczekać do dnia jutrzejszego. I dobrze, w ten sposób przechodzimy jeszcze do Matica. Dobrze, jesteśmy na Matiku i jeśli chodzi o niego, przede wszystkim na Matiku mamy bardzo ładną strukturę wzrostową. Nie będę ukrywał, natomiast to, co jeszcze tutaj ważne, żeby zaznaczyć, to, zaznaczyć, to ten szczyt. O! No, nawet nie zaznaczyło dobrze. Dobra, jest OK: yy, potwierdzenie. Tego, że jesteśmy tak naprawdę nadal w trendzie wzrostowym, oczywiście dopiero po wybiciu tego wierzchołka. Natomiast już teraz, jeżeli patrzymy na strukturę tego, jak jest, to jest bardzo ładne zakończenie korekty, być może to już traktowane jako struktura wewnętrzna fali, ponieważ jest to bardzo ładny trójfalowy ruch. Następnie mamy też bardzo ładny ruch do góry i swing do. Czyli dla mnie to jest dopiero A, jeszcze się korekta nie zakończyła, natomiast może ona przebrać formy takie, jak tutaj wyrysowane są liniami szarymi, albo tutaj dostajemy niewielki jeszcze wzrost, następnie retest i do góry, albo możemy dostać po prostu strzał do góry, a następnie gdzieś w przyszłości powtórzenie tego swingu i on będzie musiał być po prostu powtórzony z tego względu, że no to, to nie jest korekta jeszcze. Co ważne, najważniejsze wręcz dla matyka to jest wybicie tej tendencji. No, już patrzę teraz po ilości świec, że to zdecydowanie na interwale bardziej jednak jednodniowym niż, niż 8 godzinowym. Natomiast jest to wręcz wymagane, tak? Widać, że ewidentnie Matic jeszcze czeka na ruchy bitcoina, co bardzo mnie dziwi, bo samo Ethereum już sobie naprawdę bardzo ładnie rośnie. No ale wiadomo, jeżeli jesteśmy już na, na, jakby na miejscu, w którym może być zakończenie korekty na spadki, no to i również alty będą stały i czekały. Może nie wszystkie BOREKU wywalił na 250%, więc nie wszystkie, ale. Ale niektóre czekają. I teraz tak, tendencja overbalance, czyli linia 1,95 i 8, to jest przede wszystkim też do pokonania. Bez tej linii również nie, w ogóle nie myślę o wzrostach. Dostanę linię, dostanę tendencję. No to dla mnie są już na takie, te, takie przewagi, że myślę, że tu spokojnie pociągniemy tutaj do 2,78. Jest jak najbardziej do zrobienia, czyli do tego szczytu, do okolic tego szczytu. Natomiast to nie jest najciekawsze w matiku. Najciekawsze w matiku jest yy, przede wszystkim to, że ma. Ogólnie naprawdę tak ładną strukturę tutaj wzrostował, te korekty się tak ładnie budują, że bardzo bym się zdziwił, jeżeli on by nie dał rady polecieć do góry. Zwłaszcza, że on powinien, jest związany jakby z gamingiem, a te gamingowe jednak. Koiny bardzo ładnie rosną, dlaczego? więc też Matik miałby z tego tytułu nie rosnąć. I teraz co ciekawe, na Matiku jest tyle fajnych klastrów, Ktoś tak fajnie, wszystko pięknie zgrywa, że no tutaj aż się prosi po prostu wszystko pozaznaczać, tak? I ja to również na jednej z tych dwóch analiz oznaczyłem, że przede wszystkim najważniejszy poziom to jest minimum trzeciej fali, czyli 4,5 dolara. Jeżeli my je osiągniemy, no to już jesteśmy w domu, ponieważ jeżeli dosiągniemy minimum, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dostaniemy czwartą i dostaniemy piątą falę. Jeżeli dostaniemy piątą falę, no to już piąta fala daje nam otwartą drogę na te wszystkie strzałki. Bez minimum fali, wszystko co jest powyżej nie ma prawa praktycznie zadziałać. Dostajemy minimum fali, jedziemy. Yy, najlepszy klaster na zasięg to jest ten tutaj w okolicach 5,4 dolara, tak? Nie, 5 dolarów, w okolicach 5 dolarów, więc trzeba się nastawić na to, że warto realizować zyski już przede wszystkim na tym poziomie. Natomiast jeżeli dostaniemy kolejną linię, czyli 5,42 dolary, to automatycznie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że pojedziemy aż na 6,28. I znowu, jeżeli dotkniemy tej wyżej, pojedziemy aż tu i tak dalej, i tak dalej. Zasięg z fajnym klastrem na 12,37, ale to jest już naprawdę kosmos, to nie wiem co to musiałoby, być, to by musiał być taki S-fund, który takie strzały, takiego strzała zrobił, ale wszystko jest y, możliwe. Na ten moment nastawiamy się przede wszystkim w ogóle na to, żebyśmy wyszli z tej tendencji, jeżeli tak będzie, no to jak najbardziej na przetrzymywanie, na, na, znaczy na hodlowanie pozycji, hodlowanie tego coina. Czy zagierowanie na dźwigni bardzo fajna opcja, tylko pamiętajcie, żeby nie przeciągać, trzymanie na dźwigni, ponieważ koszty Was zjadą. Chyba, że faktycznie dostaniemy jakieś dynamiczne ruchy. Także Matic do obserwacji, rozrysujcie sobie to tutaj na podstawie dwóch dosłownie punktów na tendencji. Przebijemy, dostaniemy overbalance na 1,9581 i faktycznie można by już tutaj myśleć o, o wejściu. Jeżeli pojawi się jakaś taka struktura, która pozwoli na któryś z tych korekt niżej wejść, no to oczywiście taką też informację dam. E Ok, jeśli chodzi o matyka, to jest w zasadzie chyba wszystko. Przejdźmy teraz do Luny, bo na Lunie też, też się ciekawie bardzo e, zrobiło. I teraz tak, Lunę mamy tutaj. Luna Luna, gdzie jesteś? Ok. Luna jest, jest. Wyznaczone poziomy są, są. Zaliczony poziom tutaj tej linii jest, jest. To jest bardzo dobry znak. E, zły znak to jest to, że jesteśmy dalej pod tą tendencją na Lunie. Natomiast to jeszcze nie jest nic strasznego, tak jak mówię, tutaj mamy przede wszystkim formację objęcia hossy, mamy może nie RSI w super miejscu, ale jest to 40 na 40 też bardzo często w trendzie w danym wzrostowym reagują właśnie korekty, czyli od tego miejsca uznaje się niekiedy, że taka formacja może zadziałać. Jeżeli faktycznie będziemy mieli tą formację, a jeżeli ona jeszcze wyjdzie ponad tą tendencję i tak zamknie nam się dniówka, a do niej brakuje Godziny 21 minut, to jest Tether US, czyli prawdopodobnie za godzinę będzie to liczone, nie? Bo oni inaczej liczą chyba ten czas, chociaż zobaczymy. No nieważne, no jak gniówka się skończy, no to ważne, żebyśmy byli na tą tendencję, to będzie bardzo, bardzo dobry znak. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj, dopiero tutaj mamy drugą falę, więc tu nam się robi jakby struktura wewnętrzna drugiej fali. Ok, oznaczamy to tutaj, tak, dwójeczka. I tu się, to się bardzo fajnie tutaj Tworzy. Tu mamy prawdopodobnie dwójeczkę. Oczywiście tą dwójeczkę będziemy mogli potwierdzić, jak ten szczyt wybijemy. Natomiast jest duża szansa, że tak będzie, bo te też korekty są wbrew pozorom bardzo ładne. Bardzo ładne. I teraz hmm, wcześniej martwiłem się o lunę, ponieważ bardziej ją widziałem na spadki. Natomiast sobie teraz uświadomiłem, że faktycznie, jeżeli tutaj mamy tę całą falę do góry, tu mamy zakończenie dwójki, to wbrew pozorom ta korekta i to zakończenie w tym miejscu tutaj to nadal jest płytka korekta. Co znaczy, że. Jakby jest bardzo duża szansa, że, że Luna pociśnie jeszcze mocno do góry. To, co się zmieniło w ostatniej analizie Luny, to że nie na 74, a 67 dolarów. Niestety tak jest, ale jeżeli coś, coś jakby zmienia swoją strukturę, zmieniają się też również poziomy, ponieważ zmieniają się nastroje na rynku, tak, inne ruchy są wykonywane, więc z racji tego też już inaczej rozkładają zlecenia grubaski. I teraz tak, na ten moment 67 jest dla mnie najpewniejszym poziomem. Taki, który, jeżeli wybijemy ten szczyt, to ten poziom 67 możemy osiągnąć. Znowu, minimum fali to jest 81 aż dolarów, więc tak trochę dużo, co nie? No ale dobra, jeżeli osiągniemy te 81 dolarów, to jest bardzo duża szansa, że wykona się korekta, ale ta korekta będzie prawdopodobnie większa niż nawet ta tutaj. Zaraz Wam powiem dlaczego. Być może ona się nawet wykona wcześniej. O, może bym tak powiedział. Nawet jeżeli nie dostaniemy minimum, to może się wykonać wcześniej, może wystraszyć bardzo dużo osób, e ale ma to związek przede wszystkim z tego, że na poziomie 100 dolarów jest taki zarąbisty klaster, jaki był w 2017 roku na Litecoinie. I to naprawdę w punkt z, z dwóch mierzeń różnych. E i to jest właśnie ciekawe, że to nie jest tak, że to jest 100 dolarów, że ja sobie tak wymyśliłem, bo to jest psychologiczne miejsce, tak, psychologiczny poziom, ale to się zbiega z psychologicznym poziomem. Więc te 100 dolarów plus ten klaster i to wszystko oznacza, że jest bardzo, ale to bardzo duża szansa, że faktycznie ten, oni mogliby chcieć dojechać do tych 100 dolarów. Niestety jest to mierzenie na falę piątą albo C, czyli bardzo trudne generalnie do wyłapania, dużo łatwiej się mierzy na, jednak na trzecią falę. Natomiast często rynek tak robi, że jeżeli mamy klaster na to mierzenie fali piątej lub fali C, to ruch cały jest trzyfalowy, stąd też dlatego uczulam, że może dojść do tego, że jeżeli na przykład nie dojedziemy do minimum fali 3 albo nawet dojedziemy, możemy dostać taką korektę. Dostaniemy taką, która by wybijała overbalance i wszystko, a następnie oni pojadą do góry i zaliczą jeszcze ten poziom, i całe wzrosty na lunie skończą się na przykład na trzyfalowym ruchu. Co oczywiście dla nas to nic nie zmienia, poza tym, że może nas w pewnym momencie wystraszyć, więc na to uczulam. Natomiast, tak jak mówię, najbezpieczniej 67. Jeżeli Luna faktycznie wróci do wzrostów minimum fali, fajnie. Jeżeli minimum fali będzie zrobione, to nawet może, możliwe, że dostaniemy wyższy poziom niż to jest 100 dolarów. Natomiast, jeżeli dostaniemy większą korektę, która wybije te wszystkie po drodze, które, które mieliśmy, no to jest istnieje duże prawdopodobieństwo, że i tak pojedziemy jeszcze na 100, na taką dobitkę. To by oznaczało jakiś tam okres, w którym zakończą się również wzrosty, na przykład na Bitcoinie czy na Ethereum. Nie mówię, że nie. Będzie to trzeba obserwować i zgrywać. Na pewno teraz tak samo wszystkie pary, niemalże są w takich miejscach, że tak jak Bitcoin jeszcze nie przedstawił, w którą stronę idzie tak, zobaczcie, teraz Luna jest na tendencji. Bitcoin nie pójdzie, nie przebije, to Luna sobie też pewnie nie przebije tej tendencji koniec kropka. Będzie dalej jakaś tam konsolidacja, która sobie będzie trwała. Ok, także to tyle. Jeśli chodzi o Lunę. No i ostatnie to jest zicesh. Ja go muszę już pisać, bo chyba go nie dodałem, bo to było na szybko. Hmm. Ale na Zcashu jest bardzo fajna sytuacja i też warto o niej teraz właśnie już powiedzieć, ponieważ dostaliśmy bardzo ładne wzrosty. Tutaj za wiele na tym wykresie nie ma, ale to też nie jest istotne. Na Zcashu jest to istotne to, że mamy bardzo ładną strukturę, bardzo ładne zakończenie fali 2 tutaj w tym miejscu, rewelacja po prostu. No i od razu dynamiczne, ale mega, mega, mega dynamiczne wzrosty. Takie mega dynamiczne wzrosty po zakończeniu fali najczęściej oznaczają, że jest bardzo duża szansa. Że to będzie nadal szybko rosło. I teraz zejdziemy sobie na chwilę na, na interwał 8-godzinowy. I teraz tak, najbardziej prawdopodobne to jest to, że za chwilę dostaniemy tą korektę. Czyli 1 do 1. Bierzemy sobie na narzędzie, jak zacznie cena spadać, pyk, pyk, i mniej więcej dwa poziomy są wyznaczone. Jest duże prawdopodobieństwo, że na 306 albo na 316 dolarów dostaniemy powtórzenie tej korekty. Nie wiem na którym z tych poziomów, i też nie daję gwarancji, że na pewno na nich, ale na, na, jest duża szansa, że na któryś z tych, jeżeli dostaniemy, no to zasięg tej korekty na 1 do 1 próbujemy, próbujemy. Ja próbuję i nawet to zrobię. Wchodzę w pozycję, tak? Dlatego, że jest tutaj duża szansa, że jesteśmy w trójce i fajny, po, po, po wykonaniu się tej korekty jest duża szansa, że dostaniemy te minimum fali, a przede wszystkim zasięg jest tutaj. No, i tutaj też ten zasięg jest przed szczytem, to też jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli coś mi się klastruje przed szczytem, to jest duża szansa, że po prostu na wypadek, gdybyśmy nie zrobili nowego szczytu, czyli zikasz nie wybije dalej do góry na trend wzrostowy, będzie chciał spadać i kontynuować trend spadkowy, to ja już mniej się boję, ponieważ tutaj, jeżeli faktycznie jest klaster, jest bardzo ładny zasięg, no to okej, okay, mnie to nie interesuje, ja w tym miejscu wychodzę z rynku, tak. Pod warunkiem, że dostanie na minimum fali 3. Jeżeli tu gdzieś zacznie mi się to kotłować, to ja się zacznę zastanawiać. Natomiast, natomiast z dużym prawdopodobieństwem stawiam na to, że ten, ten zasięg w trzeciej fali może zostać zrobiony i to może być bardzo, ale to bardzo fajna pozycja, która być może już raz, dwa, trzy, jutro, pojutrze, po pojutrze może się wykonać. Być może oni będą czekali na bitcoina, na, na ruch bitcoina czy BB balance, wtedy, żeby to potwierdzić. Jeżeli dostaniemy minimum fali zasięg, ja wychodzę i obserwuję. Ok obserwuję, jeżeli zobaczymy, będziemy rosnąć, to potem będę szukał wejścia na większej, być może na tej korekcie, i wtedy będziemy próbować na dalsze wzrosty. Kto wie, na jakie poziomy. Jeszcze nie dokonywałem mierzeń, bo tak jak mówię, jest to, jest to dosyć szybka analiza. Natomiast jeżeli ja dostanę nowy szczyt, to ja automatycznie już będę patrzył w górę na dużo wyższe. Dużo wyższe poziomy. Ok, z mojej strony to w zasadzie to by było na tyle i. Życzę Wam dobrego wieczoru, bo nagrywam to w tym momencie, kiedy jest wieczór. W zasadzie to jest godzina 22.45. Więc dobrej nocy Wam życzę. No i widzimy się oczywiście w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć.